Ale ty byłaś bardzo długo taka Zosia samotna. W życiu, że straciłam rodziców, dużo bliskich osób odeszło. To były takie strzały no, uderzające. I odejście rodziców, zwłaszcza mamy, to jest wydarzenie. Bo w pewnym momencie taka prosta rzecz, uświadamiasz sobie, kiedy nie masz już rodziców, że nie jesteś już dzieckiem. Ojej. I uwierzcie mi, nawet jak masz kilkadziesiąt lat, masz 50 parę lat, jesteś już dojrzałą starą babą, umówmy się. Już wszystko masz, dużo rzeczy za sobą. A tu się okazuje, że taka prosta rzecz, że nikt ci nie powie dziecko. Nic mi nie mów, bo słyszę moją mamę, która mi dokładnie to samo mówiła. I nagle... się wzruszę. Przestań. Ona dobrze, ona pomaga na to. Są tak. Okład z psa. Skarbie. Musimy porozmawiać raz na ważne tematy, muszę od ciebie wziąć energię. Weź Gosia. Proszę cię, czy wiesz? Nikt ci nie powie już gdzie... Widzę, że musimy tu pomachać po brzuszku. Wiemy, o co chodzi. I przychodzi taki moment, że bardzo ważny, że wreszcie stajesz się dorosły. Tak. I nagle zaczynasz w ogóle patrzeć na wszystko inaczej. Na związki, na rodzinę, na dzieci, na pracę, na zobowiązania wobec tego świata. I wiesz, że horyzont, na który się patrzyłeś i podziwiałeś jego piękno, widzisz, że on już ma swój koniec, ponieważ ktoś dla ciebie bardzo ważny ten koniec już osiągnął i ty czujesz, że teraz już nie ma czegoś nieskończonego. Czujesz, że twoje życie ma już określoną ilość czasu i się zastanawiasz, okej, zaraz, chwila, moment, to teraz biorę sobie kartkę i sobie piszę ja na środku. Przyjaciele, rodzina, praca. Związki, dzieci, praca, marzenia. I czy to funkcjonuje? Jak to jest? Co ja zrobiłam dotychczas w moim życiu? Czy coś uporządkowałam, czy otworzyłam? Czy ja coś tylko wypełniam i odhaczam? Czy ja w ogóle żyję swoim życiem? Czy coś sobie daję? Bardzo ważna też jest obserwacja na temat właśnie, jeżeli się jest w związku, w rodzinie, ile daje rodzinie, ile rodzina mi daje, czy w ogóle przyjaciele to są przyjaciółmi. To jest wspaniała chwila.